Cześć, witajcie! Ja jestem JB Dark, a to jest kolejny odcinek z serii Outlast, już 8. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i dzisiaj zaczynamy troszeczkę inaczej niż poprzednie standardowe odcinki, ponieważ ten nagrywany jest od razu po 7. Koszulki nie zmienię, nie chciałem się. Tak więc, cóż, kontynuujemy rozgrywkę. Szczerze mówiąc, po tej szkole to już nie wiem, czy mnie coś zaskoczy w tej grze, chyba że fabuła, ale pod względem dreszczy, emocji i takich różnych innych pierdół, wydaje mi się, że raczej dużo to mnie tutaj nie zdziwi. Naprawdę, poprzedni odcinek, jeżeli nie widzieliście, serdecznie was zapraszam do obejrzenia, ponieważ był on naprawdę mega, mega dobry, naprawdę. Co wy gadacie, że będziemy przez tory przychodzić? Kuźwa. Co jest? Ktoś tam wrzeszczy nadal, jakby upadł. Nie wiem. Ej, dobra, nie spotkaliśmy jeszcze w tej grze baterii żadnej. Może tutaj będzie. O, jak dobrze. Jezu, super. Dobra, co my tu mamy? Drogi Simeonie, od dzieciństwa byłeś dla mnie kimś więcej niż kuzynem i mam nadzieję, że mi pomożesz, bo w trudnej sytuacji chodzi o leki. Powiem prosto z mostu, że pali mnie grzech syfilisu i boję się, że myślą dotrętowatych, a strasznie tego nie chcę. A że mnie mylą z trędowatych, myślą, nie wiem, dziwnie napisane to jest. Dobrze wiem, że niebezpiecznie pieprzyć kogokolwiek poza papą knotem, bo Bóg i Jezus chronią go przed chorobami tego świata, ale Bóg i Jezus nie chronią mnie i potrzebuję twojej pomocy. Niech Bóg błogosławi i strzeże. Niech cię Bóg błogosławi i strzeże. Athalian. Nie wiem, kto się czyta dokładnie. Dobra, czy ja przez ten most mogę przejść bezpiecznie? Chyba. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Dam radę. Ja chyba powinienem ruszać muszką, ale ta gra raczej nie zasugerowała mi tego w żaden sposób. Okay, it's not that far. Dobra, this isn't so bad. Okej. Skupiam się, żeby mieć nakierowany celownik na środek belki. Moskito, Harabito. Idziemy przed siebie. Oh my god, co będzie najdłuższe, co mnie w życiu spotkało, oprócz mojego, nieważne. Idziemy przed siebie. Shit! Dasz radę, stary. No to... Ujdzie. Wylądowaliśmy na krzakach. Prawdopodobnie. Tak się... Czekajcie, muszę poprawić troszkę oświetlenie. Bo jest nierównomiernie, a później będzie mi się ciężko wycić. A, w sumie zresztą. To szrańcza czy nie szrańcza? Koleś, możesz stać? W ogóle co to za perspektywa? To jest do góry nogami? Tak. Dzień dobry. Sorry. His suffering is done. Not words of truth. Nie chcę znowu tego przeżywać. Nie, proszę. Okej, mamy kamerę. Bierz kamerę, stary, i spitalaj stąd, kuźwa, gdzie pieprz rośnie, stary. Ja pierdzielę, ja nie chcę znowu bawić się w jakieś ucieczki, paranoje, bo ja dostanę kocioł fiku, naprawdę, to jest niesamowite. Ja nie chcę w tą grę grać, ja już mam dosyć, muszę mieć odcinek, ja już tak dużo wytrzymałem. Ja i tak naprawdę dużo wytrzymałem, nie wiem, kurde, ludzie, proszę was.
Czy ja muszę to nagrywać? Nie wiem, pójdźcie sobie do chuj, na niego są dosyć. Kartka. Te... Chciał odejść w związku z mamą, nie powtarzam, bo tego... Okej. Kurde, mylił mi się przycisk jeszcze. Ja pierdzielę, jak ja nie chcę w to grać. Dobra. Będziemy musieli pójść tędy w takim razie. Tylko żeby się nie spieprzyć od razu, prawda? Dobra, 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 no spokojnie, spokojnie, JP, spokojnie, spokojnie. Okej. Okej, jedyna droga, jak na razie, dla mnie w porządku. Nigdzie nie muszę uciekać, nigdzie muszę się chować. Dla mnie w porządku, naprawdę. Odpowiada mi to i nie chcę nic zmieniać. Gro jest komfortowo i stabilnie. Bardzo ci proszę, żebyś tak trzymała swoje... No, przejdziesz. A przejdziesz czy nie? No chodź. Jezu, co to jest? Gdzie on niby przebiegł? Ja pierdolę. Się w dupie nie mieści, co tu się dzieje. Raz pierd... Czekajcie, może tam na co górze coś jest? Jest, oczywiście, że jest, jest bandaż! Znalazłem znaczkę! Dobra, spierdalamy stąd, jak najdalej, nie? Dobra, nie, spierdalamy stąd, naprawdę. Uciekam stąd i... Sickness here, God bless. Fuck. Czyli to jest strefa zakażonych, tak? Some other way around. Czy jakoś w tym guście? No nie mogę teoretycznie tędy zejść, prawda? Tylko no, im niżej, tym, no, nie za bardzo mi się wydaje, że będzie bezpieczniej. No, ale chyba jedyna droga. Dobra, idziemy. Jeszcze baterii trochę mamy, będziemy oszczędzać jak najbardziej. Karteczka. Witajcie... O, dobra, witajcie w miejscu duchowego męczennictwa. Jesteście przestraszeni i schorowani. Nie dziwię się, przepełnia was wstyd. Nie dziwię się. Wiecie, że nie było was tutaj, gdyby nie wasze grzechy. Ale mogę znowu was oczyścić i odbudować. Kiedy ta choroba wybuchła w bramie świątynnej, papa Knot w swojej mądrości i dobroci zauważył, że to przypadłość ducha. Nie wierzcie przestraszonym kłamcom, którzy namawiają, wmawiają wam, że jesteście chorzy na syfilis. Albo rzeczączkę, nie wierzcie w żadne kłamstwo zewnętrznego świata, to choroba duszy i zdrowie odnajdziecie tylko poprzez oczyszczenie duszy. Bądźcie prawdziwi, bądźcie posłuszni wobec Boga i papa Knota. A zwłaszcza wobec jego diakona, co tam jest? Lairida. Bóg i jego prorok was kochają. Lairid? Nie wiem, nic mi to nie mówi, szczerze mówiąc. Nie wiem, Lairid. Pierwsze słyszę w ogóle chyba w tej grze, nie wiem. Nie, możliwe, że gdzieś to mi umknęło. Ale pierwszy raz słyszę takie słowo, szczerze mówiąc. Mam jeszcze... Masz babu placek. Dzień dobry, zostałem. No ty koleś, nie wyglądasz zbyt zdrowo. Jeżeli to jest choroba duszy, to ja kuźwa nie chcę wiedzieć, jak wyglądają choroby do ciała cielesne, po prostu. Co jest, kurwa, weź ty chłopie, zżygał się na mnie, noż ty kurwa, ty. Kuźwa, koleś po imprezie.
Ja pierdzielę. Chory człowieku. Czy ja tutaj mam iść? Czy ty sikasz tam? Przełamy się, Sylwester. Koleś. Czy ja mogę tu wejść? Boże, zamknij pysk! Boże, wiem, że umierasz, no. Musisz to wszystkim oznajmiać. Czekajcie, czy ja... dobra, kolego. Od palca jednego. Bez palca jednego, to się tak mówiło. Kurde, koleś, ja chcę tam przejść, ja chcę tam wejść, no. Albo tędy. No to kurwa! No... A... Mhm... Czy ja w ogóle tu miałem wejść? Miałem tę kartkę. Rozdział 9. A ręka pana wzięła, chwyciła z wewnętrzności. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, szczerze mówiąc. Na fabule można się skupić kiedy indziej, jeżeli zbierze się wszystkie kartki, prawda? Prawda? No. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, gdzie ja mam iść? Bo jak na razie ja nie mam żadnej... Nie wiem, koleś se przeszedł z nożem po prostu obok mnie. Prawdopodobnie, bo byłem striggerowany. Nie kop mnie, ty kurwa, ty ziomek. Co ci odbiło? Dobra, lecimy do tutaj? Chyba tak. Dzień dobry. Czy dobra, wiecie co, ja sobie tutaj... Dobra, zobraź, zamknij się i dajcie mi baterię. Albo w kartkę. Ogłaszam Larida dziwką, która prowadzi nas... Co jest, kuźwa, typie? No dasz mi przeczytać kartkę? Ej, ta gra jest niesprawiedliwa. This game is unfair. Spierdala, już znam tą sztuczkę. Dobra, mamy wszystkie kartki. Wydaje mi się, że po prostu będziemy szli naprzód, prawda? Dobrze. Ej, tutaj można wejść. Dobra, wespinimy się. I to mamy kartkę. Kolejną, bez kitu. To jest kolejna ukryta kartka. Rozdział 4. Dobra, ogólnie będziemy zbierać te kartki. Może jeżeli będziecie chcieli, zrobimy odcinek wyjaśniający z fabułą. W sumie możemy zrobić taki końcowy odcinek wyjaśniający fabułę całą. To jest w sumie bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy jeszcze ktoś tak coś zrobił. What the fuck, telefon o tej porze? Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra, witam was serdecznie, kolejna strona wzięta. Teraz pytanie... Czekajcie, w dobrą stronę się tam? Chyba tak. Chyba tutaj dobrą stronę. Dobra, ale tutaj to już trzeba uważać. W ogóle... Aha, dobra, tamta koleś w ogóle się nie triggeruje na mnie, tak? Czy jakoś w tym guście. Dobra, po prostu spierdalamy stąd, jak najdalej, nie? Nie ma sensu zatrzymywać się w jednym miejscu, bo jest tu ich tak dużo, chyba że jest otwarty dom. Dzień dobry! Już mnie nie ma. No nie. No nie, no nie, no nie. Nie gadajcie, że będziemy musieli. Dobra, wchodzimy. Im wyżej, tym lepiej, stary. Dobra, tutaj. Dobra, mam nadzieję, że... Nic nie wchodzi, no nie, w sumie nie będę się zastanawiał, wiesz co? Ja się nie będę zastanawiał. O, co jest, kurwa? Wstawaj, koleś!
Co, Jolo? Czy będziemy tak delikatnie, ostrożnie iść przed ciebie? Oh, fuck me! On chyba mnie nie widzi, prawda? Ale on świeci w różne strony, też zauważyłem. W ogóle co to jest? On jeździ... Co jest, kuźwa? Co to za stwór jest? Ja pierdzielę, no nie wierzę, że ja się naprawdę... Czy to jest jakiś koleś jeżdżący na Yeti? Taki Nunu trochę z Lola. Miskito. No to ładnie. Ja pierdzielę. No nie, 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 ja się chciałem w trawie schować, no ale nieważne. Dobra, wiesz co? W mordę, on mnie złapie. Dobra, musimy się schować szybko do trawy, poczekać aż on sobie przejdzie, tak jak wtedy, pobiec w prawą stronę. Noż mordę, jakżeś mnie zauważył, no chłopie. Czemu mnie nie widzi? Nie widzę. Dobra, chuj, lecimy. Dobra, w prawą stronę. No, ja pierdzielę, no koleś! Pizdę jeża. Tam światło. No nie. Dobra, minąłem. Ha, minąłem, jednak nie. Nie wiem, gdzie my iść. Wyleczmy się? Nie, nie zdążymy? Zresztą, whatever. Ej, to jest serio ciężkie. Ja nie wiem, nie mam żadnych podpowiedzi. Taki chaos się dzieje na ekranie, że ja kuźwa nie wiem, czy mam biec. Dobra, wiecie co? Czekajcie, tutaj sobie... O, cyk. I lewą stronę. Dobra, ominięte. Lecimy do przodu. Tutaj. Tutaj w lewo gdzieś chyba. Mam nadzieję. Kuźwa, ja nie wiem, gdzie mam biec. O, tutaj, dobra, Jezus Maria. No, weźcie, rozpoznajcie to. Zajebisty manewr, moi drogi. Jess! Come back! Ja pierdzielę. Ale dobre! Bez kitu, dobry zabieg. Dobra, pewnie każde drzwi pozamykane i prawdopodobnie... Dobra, nie jesteście? A, dobra, no to w takim razie idzie. Czy ja tutaj nie byłem? Pamiętam kiedyś, no obyski tu. Labirynt cały czas szedł w lewo, prawda? Tak, cały czas w lewo szedł. Po lewej ścianie. Zawsze skręcał w lewo. Dobra, zobaczmy. Co to jest? Ojcze Porcari, zabrałam pannę Grace z dzisiejszego WF-u, żeby z nią porozmawiać. Ojciec
Lothar Milch przekazał mi, że obawia się, że panna Grey jest zbyt wrażliwa jak na dziewczynkę z jej wieku. Nie wątpię, Bidulka. Wiem, że miałaś do czynienia z jej ojcem i charakterem, no i śmierć jej matki była prawdziwą tragedią. Świeć panie nad jej duszą. Tak czy siak, o Lothar Milch mówi się, że to zły pomysł, żeby Jessica jechała na tę wycieczkę do fabryki fortepianów. Jak się ja się z nim zgadzam. Mogłaby uciec. Co więcej, podpis jej ojca na pozwolenie jest bardzo słabo podrobiony. Potrzebne mi pozwolenie ojca, żeby jej nie puszczać na tę wycieczkę. Wyślemy ją tego dnia do biblioteki. Shelley, psycholog szkolny, Szkoła Świętej Sybilli. Okej. Rozumiem. No ładnie, szczerze mówiąc. Dobra, czekajcie, tutaj mam możliwość wejścia. Czy może coś znajdziemy dodatkowego? Jakiś, nie wiem, jakiś materiał, który mógłby jakoś to sprecyzować? Tutaj jest mowa o jakiejś wycieczce szkolnej. I prawdopodobnie... Chwila, gdzie ja mam iść? O, jest bateria. Nice, ale mam nadzieję, że... to chyba nie jest bateria. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, wychodzimy stąd. Tam się coś otworzyło. Dzień dobry. What the fuck? Co jest? Okej. Okay. Dobra, idziemy po prostu przed siebie, nie? Na spokojnie. Przejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, może znajdziemy jakąś kartkę. Jest karteczka, proszę bardzo. Stango. Wiecie, Strangle, chyba. Sytyry, Anegle, E. Czyli tak mi się wydaje. Dobra, może będzie jakaś, nie wiem, znowu jakaś zagadka z wisielcami. Jesteś po coś z drugiej strony. Jesteśmy z powrotem, prawda? Tak, jesteśmy z powrotem. No nie. No dobra, już nic nie zrobię prawdopodobnie. Motyw przewodni z głównego menu. Kim ty koleś jesteś, kuźwa? Co on robi? Wow. God, please, whatever you want. He's a mark. He's pure. He is the skull messiah. Jest trędowatym mesjaszem. You have put dogs cut. He ain't been transubstantiated yet. No cholera. He ain't been born. Why? Czyli my jesteśmy jakimś wybrańcem, mesjaszem? Naprawdę? Shit. Ej, ja nie. On wywali plombę, bułę. On mu wywali plombę, nie? Jezu, to było potężne. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this! No to ładnie. Czy wie ono ze krzyżą? Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us in our salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. You suffered a long time with you. Oj, to nie będzie przyjemne. To nie będzie przyjemne. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! Oh, wow.
No to słabo i to bardzo. Shit. Ja nic nie mogę zrobić, nie? To jest najgorsze. Nie gadajcie, że on tego rządu zniszczy. A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Ej, teraz będę bez kamery? Nie gadajcie, że będę bez kamery. Please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. Czyż tam są tylko nagrania z tego, co tutaj chcieliśmy? O Jezu, o Jezu, o my God. Dobrze. Co postawią nas teraz? Ja pierdzielę. No to powiem wam szczerze, że nie zapowiada się zbyt przyjemnie. Ciekaw jestem, jak on z tego skrzyża zejdzie, prawda? Naprawdę jestem tego ciekaw. Czy on sobie wyrwie? Nie gadajcie, że on wyrwie sobie to. O ja pierdziele. Nie. Jaka ta gra jest brutalna. Ja pierdziele, ta gra jest naprawdę brutalna. To tak mega, mega. Krwawisz, potrzebujesz bandaży. Nie mam bandaży. To cholera jasna, trochę lipa, szczerze mówiąc. Nie wiem, ja nawet nie... Ja nawet nie wiem, gdzie są te bandaże. Ja nic nie widzę, nie mam okularów. Nie mam w ogóle przy sobie nic kompletnie. Na górę? Dobra, się uspokoiło. No nie, potrzebuję bandaży jak nic. Naprawdę. Nie wiem, czy znajdę je gdzieś tutaj w namiocie. Cholera jasna. No nie wiem, gdzie mogę te bandaże znaleźć. Tam coś jest? Tam coś jest chyba. Mamy bandaże. Jest, 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 jest. Nie, niepotrzebnie tutaj zacząłem. Niepotrzebnie tutaj zacząłem kręcić bandaże. I to jest... To źle, 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 źle. Bo koleś się za mną wróci. O Jezus Maria. To musiało być mega bolesne, naprawdę. Dobra, i teraz w którą stronę mam iść? Bo w sumie nie wiem. No cholera, no koleś. Coś tu mamy? Mam tu kolejne bandaże, ale cholera jasna. Ja nie mam w ogóle, nie wiem. Ja pierdzielę, jasna cholera. No nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem, gdzie mam iść. No. W lewą stronę chyba w takim razie. A to też jest chore, że... Jezus, no nie gadajcie znowu, gdyby się robić to samo. Nie wiem, ja się chyba naprawdę guzrzę w tym, ogólnie w tej Outlaście. Naprawdę, naprawdę mi się wydaje, że ja się naprawdę mocno guzrzę w tej grze. I że ja naprawdę ślepo, po omacku, ciągle gonię po tej grze. Naprawdę, to jest straszne. Dobra, czy my potrzebujemy kolejnego bandaża, że my chcemy tam iść? Chyba nie, no prawda? Dobra. Weźmiemy bandaż. Spoko. Może pójdziemy od razu tam, prawda? Czy nie? Pójdziemy tam? Ten bandaż był tutaj.
Ja pierdzielę, no koleś, no. Weź! A, ona zabił. Ta gra jest trudna, dziwna, ciężka, w ogóle wszystko, kupa, dupa, siki. Naprawdę, nie wiem. W sensie próbuję zdobyć ten bandaż, nie mogę. W ogóle nic nie widzę teraz. Dobra, poczekajmy po prostu. Ona w złym momencie się zapisuje i ona strasznie sztucznie wydłuża rozgrywkę, co mnie mocno przeraża i boli, naprawdę. Dobra, weźmiemy ten bandaż, pójdziemy tam w lewo, już zostawimy ten bandaż po prawej. No i idź koleś, Dobra. Dobra, weźmiemy sobie tutaj, zsiądziemy, uleczymy się na spokojnie. No właśnie, bez kitu, zobaczcie. Animacja bandażowania sobie rąk jest tak długa. Naprawdę jest mega długa. Zastanawia mnie, dlaczego. W ogóle zużywa parę plasterków tego bandaża. Nie wiem. No nie, koleś nas widzi. Ja pierdzielę. Cholera, nie w tą stronę! No ja... Nie. Koleś, spizżaj. Proszę cię, naprawdę, spizżaj. Spizżaj. Ja pierdzielę. Koleś, kuźwa, gdzie ja mam iść? Naprawdę, gdzie ja mam iść? Gro, kuźwa, mam dwie strony tego. Gdzie mam, kuźwa, iść? Nie mam kamery, nie mam nic. Idź, kuźwa, i się kierujcie, nie? I zgadujcie. Gdzie mam iść? No i jeden strzał. Dobra, szanis to zablokowałem. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Naprawdę, ja już miałem się do niej, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie mam, mam albo w lewo, albo w prawo. Nie mam jeszcze ani jednej drogi takiej ewidentnej, którą mógłbym pójść. Mam dwie drogi, z czego każda jest ślepa i prawdopodobnie trzeba znaleźć jakąś małą, jedną lukę w jednym z tych dwóch ścieżek. To jest takie głupie, nie, w sensie, pod tym względem Outlast trochę słabiej, szczerze mówiąc. No ale dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia. Gdzieś tam w sieci. Trzymajcie się, na razie, miłego dnia wam życzę. Cześć.